I czy będzie moja tutaj wariatka? Z Nelly. To też nie jest zła, ale tamta była lepsza. Ej, widzowie, nie wiem jak ją znaleźć. I to jest największy problem. No seryjnie, nie wiem gdzie ona jest. Może lepiej było jakoś coś z jakiegoś gospodarstwa wyrwać, to przynajmniej bym wiedział, w które miejsce ona najczęściej się pojawia, bo tutaj jak widzicie, albo tamtą po prostu wyrywać. No to też jest spoko, ale jak ona se stąd pójdzie, to też nie będę miał znowu dziewczyny. Może tą sobie po prostu wyrwiemy. Oj, nie jest taka zła. Dobra, tą będziemy widzowie wyrywać. W takim razie. Miłe miejsce. Aha, czyli z takimi osobami to ja chyba nie mogę. Dobra. Jak zwykle pod górkę całe życie. No nie wiem, idziemy teraz, może tutaj na plac się przejdę, ale... O! Chodź, odwróć się. No nie tak! To ona chyba, widzowie. Jessica, nie, to nie ta. Ta też nie. No nie wiem, widzowie, ja ją muszę jakoś tutaj... Jakoś muszę ją znaleźć. Ty, wariacie, to ona, znalazłem ją. Ale dalej nie jest uśmiechnięta. Wyglądasz tak obłędnie, dobra. To bardzo miłe. No ale ona dalej się nie uśmiecha. Ona jest taka jakaś dziwna, ta dziewczyna. Witam. Już powinienem jej kwiatki dawać. A ona dalej, widzisz, ile ją trzeba, ten. Dziękuję i tyle. I ona nic, widzowie, ona nic. Nic ci się nie stało, gdy spadłaś tu z nieba. No i ona dalej ma tą minkę taką głupią. Po prostu może za inną warto się brać. Ta to nie, bo ta ma nieodpowiedni kolor. No nie wiem, widzowie, może jakoś laskę z tego, z jakiegoś gospodarstwa znaleźć. Tato odpada. Tato też kolor nie taki. No nie wiem, widzowie, co teraz robić. Może jeszcze sobie nie odpuszczajmy, tylko poczekajmy z jeden dzień i może coś z tego po prostu wyniknie. Zobaczymy te całe podrywy. Po prostu... No nie wiem, jak to wyjdzie.